Prawdopodobnie jesteście jedną z największych atrakcji turystycznych w Rzymie, zaraz obok Koloseum. Dustin Hoffman, który jest już niemal domownikiem, przychodzi tu na lody niemal za każdym razem, kiedy jest w Rzymie lub w okolicy. Ben Stiller, Owen Wilson, Penelope Cruz, Sharon Stone. Sharon Stone studiowała w Rzymie, kiedy jeszcze nie była tą Sharon Stone. Kiedy nie była jeszcze znana, często przychodziła do nas na lody. Pewnego wieczoru przyszła tu ponownie, sama, bez ochrony. Miała na sobie czapkę z daszkiem i koszulkę. Ja ją wprawdzie zauważyłem, ale jej nie poznałem. Po prostu zauważyłem piękną kobietę zamawiającą lody. Natomiast moja żona ją zauważyła i rozpoznała. Powiedziała do mnie, że to Sharon Stone, lecz Sharon położyła tylko palec na ustach, dając nam do zrozumienia, żeby jej nie zdradzić. Mieszkała w pobliskim hotelu, z którego się wymknęła jak za dawnych czasów i przyszła na lody do Giolitti. Lody dla zdrowia i dla urody przede wszystkim. Jak słyszymy, Sharon Stone się tutaj stołuje, w związku z czym ja na pewno tutaj będę stałym bywalcem. Jestem niezła, muszę to przyznać. Ale miałam też dobrego nauczyciela. Dziękuję.